Zmarł były wpływowy sekretarz partii komunistycznej ZSRR, zmarł Jegor Ligaczow. Były wpływowy sekretarz partii komunistycznej, miał 100 lat. W wieku 100 lat w Moskwie zmarł Jegor Ligaczow, działacz partii komunistycznej, który pod koniec istnienia ZSRR był drugą osobą w państwie. Ligaczow zasiadał w biurze politycznym KPZR. W 1985 roku poparł kandydaturę Michaiła Gorbaczowa na stanowisko sekretarza generalnego. O śmierci Ligaczowa wieczorem 7 maja w Moskwie poinformowały władze obwodu tomskiego na Syberii. Ligaczow w KPZR odpowiadał za kwestie ideologii. Przy jego wsparciu rozwijała się kariera partyjna nie tylko Gorbaczowa, późniejszego twórcy pierestrojki, ale i przyszłego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. Gorbaczow. Największy błąd kadrowy przez pierwsze lata rządów Gorbaczowa był jego bliskim współpracownikiem i w latach 1985-88 faktycznie drugą osobą w państwie. Odpowiedzialny był m.in. za niepopularną kampanię antyalkoholową czasów pierestrojki. Wkrótce jednak Ligaczow zarzucił Gorbaczowowi odejście od wzorców ideologicznych i uznał swe poparcie dla niego za swój największy błąd kadrowy. W lipcu 1990 roku, po ostrej krytyce Gorbaczowa, której dopuścił się podczas zjazdu partii komunistycznej, Ligaczow został odwołany ze wszystkich stanowisk partyjnych i odszedł na emeryturę. Później, w latach 1999-2003 był deputowanym niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej.